Na londyńskim rynku przy Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi. Po raz pierwszy do Lądka-Zdroju z Wałbrzycha przyjechał specjalistyczny autobus, tak zwany krwiobus z mobilnym punktem poboru krwi. Dzień dobry, Jerzy Nowakowski, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Przyjechaliśmy dzisiaj do Lądka-Zdroju celem akcji pobierania krwi. Wyposażeni jesteśmy w krwiobus. Jest to autobus wyposażony wewnątrz we wszystkie niezbędne środki typu gabinet, punkty pobierania, cała aparatura, która służy do akcji pobierania krwi. Wewnątrz jest też miejsca, są dla dawców, że można się przebrać, napić ciepłej herbatki, kawy przed oddaniem, po oddaniu, także jest szatnia. W miarę możliwości, że tak powiem, pomieszczenie jest na tyle, że pozwala nam to akcję przeprowadzić dosyć sprawnie w każdym miejscu, gdzie się, że tak powiem, pojawimy. Nie każdy może oddać tą krew. Jak to wygląda? Bo trzeba chyba spełnić określone warunki. To znaczy tak, ogólnie wstępnie to trzeba być pełnoletnim z dowodem osobistym. Dokument ze zdjęciem trzeba posiadać. Trzeba być zdrowym aktualnie, nie pobierać leków, nie mieć żadnych stałych schorzeń, nie przekraczać 65 roku życia. No a pewne rzeczy to wychodzą w trakcie badania wywiadu lekarskiego. Wszystkiego nie da się, że tak powiem, a priori przekazać, bo to potem się okazuje już w momencie, kiedy dawca przychodzi do oddania. To jest wstępnie badanie podmiotowe, przedmiotowe. Jest też badanie na zawartość, poziom hemoglobiny. I jeżeli te czynniki są spełnione i dawca czuje się dobrze i nie ma przeciwwskazań medycznych, bądź tam epidemiologicznych, bo teraz ludzie podróżują we świecie, jest mnóstwo różnych tam zastrzeżeń w związku z tym, że pewne schorzenia, choroby tropikalne występują gdzieś tam, świat jest otwarty, ludzie jeżdżą, więc jeżeli są pewne zastrzeżenia, typu tam załóżmy jakiś wyjazd zagraniczny niedawno, to już nie będę wymieniał rejonów, które są, że tak powiem, tym objęte, to wtedy przekładamy taką donację na inny termin, nie? Albo w ogóle dyskwalifikujemy, jeżeli są już takie wskazania bardzo ścisłe, zdrowotne. A proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie? Dużo osób już przybyło? Zainteresowanie jest bardzo duże, jest odzew ładny, spory odzew wśród ludzi, także z tym problemu nie ma, także nie możemy tutaj nic narzekać na brak frekwencji. No to jest bardzo dobra akcja, ratująca życie ludziom. Popieram, trochę późno zaczęłam, ale i szybko się to skończyło, no ale cieszę się z tego, co osiągnęłam. Ponad 10 litrów oddałam także. Dałem dzisiaj krew, pierwszy raz w autobusie mobilnym, dzięki panu Władkowi, który nam tutaj zorganizował to. Prezesowi Krwiodawstwa Lądeckiego. O. Ile krwi pan oddał? 450 ml, czyli jak to standardowa porcja, prawda? No ja się przyczyniłem już do tego od 2009 roku, że już z wszystkimi wioskami, a mamy ich w gminie lądeckiej 9 wiosek, że już mamy ponad 400 krwiodawców. Ile krwi państwo oddaliście? No już bardzo dużo. No to by trzeba było sprawdzić w krwiolecznictwie w Wałbrzychu. Jak bardzo krew jest potrzebna, jak bardzo jest istotne oddawanie tej krwi? No naprawdę jest ta krew niezwłocznie i pilnie potrzebna, zwłaszcza w powiecie kłodzkim, bo to nawet w radiu, w telewizji o tym głośno mówią, że właśnie na Dolnym Śląsku u nas w powiecie kłodzkim najwięcej krwi brakuje do operacji. Akcja poboru krwi w Lądku-Zdroju trwała od 10 do 13.30. W tym roku przewidziane jest jeszcze 5 takich akcji na terenie Lądka-Zdroju. Specjalistyczny krwiobus odwiedzi również w tym roku różne miejscowości na terenie Dolnego Śląska. Dokładne informacje, gdzie będzie można oddać krew w specjalistycznym krwiobusie, znajdują się na stronie internetowej rckik.wałbrzych.pl.